Dobra, mam nadzieję, że w końcu uda się nagrać ten film, bo chyba zabieram się do niego już po raz szósty czy siódmy, nie wiem. Zdecydowanie wpadłem w sprawy w nagrywaniu takim po prostu, gdzie sobie tylko gadam. A później po prostu jakieś, jakiegoś pecha mam, bo przed chwilą mi na przykład mikrofon jeszcze wyrzuciło i zaczął mi tak strasznie trzaskać. Także nie wiem. Ale w każdym razie witam Was widzowie serdecznie w kolejnym filmie na kanale i witam Was w filmie to już 7 lat. Generalnie tak, dla tych, którzy nie wiedzą, to co roku od piątej rocznicy, właściwie od czwartej, ale film na czwartej rocznicy już został usunięty, bo był taki średni. To zbieramy się 1 grudnia, czyli wroczycy kanału, bo pierwszy film na kanale pojawił się 1 grudnia 2016 roku. Gotowi pod tytułem Kim Ja Jestem, czyli takie moje przywitanie krótkie. A ja wtedy nagrywałem wrogi i tak uznałem, że ej się przywitam. Będzie fajnie tak na pierwszy film się przywitać. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Jakoś taka myśl była, że może to będzie tak fajne rozpoczęcie. No i zawsze, właśnie 1 grudnia o godzinie 18, czyli dokładnie w rocznicę, pojawia się właśnie film, gdzie ja gadam znowu moją rok, który był, i tam też sobie coś jeszcze wspominam. No po prostu gadam rągiem wszystkim, bez cięć. No i to jest właśnie ten problem, bo nie wiem, mam wrażenie, że przez ten rok, jak ja piszę sobie scenariusze teraz, bo odcinki są bardziej merytoryczne i tego ode mnie trochę to wymaga, żeby chociaż mieć punkty wypisane, no to mam wrażenie, że wypadłem trochę sprawy w takim zwykłym mówieniu. Sam fakt tego, że nagram ten chyba po raz szósty czy siódmy. Ale dobra, zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że będzie dobrze, czuję w tym, w tym momencie, że chyba ta siód to siódme podejście, które teraz mam, że to chyba będzie to ostateczne. I że nie będę musiał po raz kolejny rozpoczynać, bo mi się nie chce I chciałbym już to fajnie nagrać, żeby było dobrze Więc po prostu słuchajcie Przegadamy sobie rok i dodatkowo jeszcze I Zawsze mam jakieś notat notatki generalnie tak W razie w, żeby wiedzieć mniej więcej co, co było I tym razem się trochę wykazałem, ponieważ Zrobiłem sobie tabelkę statystyk Mianowicie tak, tu jest rok 2022 Są statystyki, a tu 2023 Więc sobie to porównamy, przegadamy temat Więc do tego też dojdziemy No i po prostu pogadamy sobie Także co? Kawka, herbatka, czy co tam jeszcze potrzebujecie, coś do jedzonka i po prostu powspominajmy sobie rok 2023 i trochę też jeszcze przeszłości. Także w takim razie bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Więc tak, rok 2023. Czyli rok ponownie ważny. Generalnie, jak sobie przeglądam właśnie te poprzednie filmy, to już 5 lat i to już 6 lat, to zobaczyłem, że nie wiem czy w piątym, ale w szóstym na pewno powiedziałem, że tamten rok też był ważny. I tak sobie mówię, że w sumie pod względem YouTubeowym przynajmniej bo życiowym to różnie, to każdy rok był istotny. A jeżeli tutaj porównując szósty i si siódmy, bo były koło siebie, szósty był ważny pod tym względem, że był to pierwszy pełny rok kontentu filmowego, więc do tego był istotny, no i wbiliśmy wtedy tysiąc subów, a siódmy był pod względem y YouTubeowym istotny, dlatego że na zaszła rewolucja nasza rewolucja, ponieważ w końcu finalnie rozdzieliłem kontenty. To znaczy, kontent vlogowy i cały rozrywkowy. Czy rozrywkowy, w sumie, ja i tak robię rzeczy rozrywkowy. W sumie, kontent filmowy też jest trochę rozrywkowy. Chociaż też zależy od punktu widzenia. W każdym razie, coś, co nie jest kontentem filmowym, wszystko zostało wyrzucone z kanału. Poszło na Hedosi Plus, to obecnie jest martwe. To zupełnie inna kwestia. To może też coś później wspomnę. Został tu tylko kontent filmowy. Kontent filmowy został jedynym kontentem na tym kanale. I uważam, że była to jedna z lepszych decyzji, jaką podjąłem, jeżeli chodzi o mojego YouTube'a, Bo dzięki temu ja się bardzo w tym kontencie rozwinąłem. Zacząłem się starać głównie właśnie w kontencie filmowym robić te materiały jak najlepsze, bo przy okazji właśnie tego rozdzielenia zacząłem jeszcze robić materiały takie lepsze. Jakby można powiedzieć, bardziej lep lepsze pod względem merytorycznym. Chciałem powiedzieć, bardziej lepsze. lepsze pod względem merytorycznym. I zacząłem właśnie oprócz samych recenzji i omówień, które tak naprawdę były streszczeniami, a nie omówieniami. zaczęło być praktyczne, faktyczne omówienia oraz jeszcze omawianie komiksów. I gdzieś to tam właśnie rozwinęło się do takiego poziomu, jaki w tym momencie mamy. I ja się cieszę, bo ja taki poziom, jeżeli chodzi o kontekst, filmowy, chciałem osiągnąć. Odkąd w 2021 przeruciłem się na nagrywanie właśnie tego. Czyli weszła, tak jak to mówię, trzecia era kanału. Najpierw była era vlogowa, pierwsza, vlog 2016. 19, potem EA chaosu, bo robimy różne rzeczy, nie wiem jakie, 2019-21, i teraz mamy 21-23, czyli EA kontentu filmowego i EA ekipy 2022. Po prostu EA 3, innymi słowy. O jezu, tchu mi brakuje, no ciężkość tak gada, ale dobra, wracając. Właśnie weszła EA 3, no i po prostu w tej erze chciałem. Faktycznie, jeżeli już robię ten kontakt filmowy, chciałem robić go najlepiej jak tylko potrafię. I właśnie w takie filmy analizowe, takie umiem faktycznie porządne, po prostu, żeby merytoryka stała na najwyższym możliwym dla mnie poziomie. I faktycznie tak jest. Naprawdę. Wy mnie widzowie przy dość dużej ilości filmów ostatnio od tego rozdzielenia, które nastąpiło. Jeszcze raz sam nie pamiętam, to był maj chyba, tak, to było w maju. Chwalicie mnie pod większością filmu, że merytoryka stoi naprawdę bardzo wysoko. Także bardzo wam dziękuję, bo taki miałem cel. Chciałem takie materiały jakościowe dawać, żeby jak się zbieramy już na ten materiał. No, obecnie raz w tygodniu, bo z czasem jest trochę różnie, bo ja na studiach ekipa w szkole. No, to chciałem, jeżeli się zbieramy raz w tygodniu na ten jakiś materiał fajny, to żeby był to porządny materiał. Taki naprawdę porządny, żebyście wyszli z niego zadowoleni i szczęśliwi, że obejrzeliście coś fajnego. No i jeszcze sam fakt tego, że pod względem statystyk. To się bardzo wszystko rozwinęło. Naprawdę, to co się dzieje, sam fakt tego, że filmy mają teraz po, no już wyszliśmy z tego dołu po prostu wyświetleniowego i filmy mają przynajmniej 100, mało który film ma poniżej 100 wyświetleń od maja wtedy, i teraz teraz ja sobie liczyć, że film powie w tysiącach Sam fakt, teraz yy, Doktor Doom, matko, kanko kontakt Doktor Doom, film, który weźmiał na kanał we wtorek, mamy piątek, tak no to we wtorek tak jeszcze słabo, ale on w środę zaczął się powoli wybijać. I słuchajcie, ja wczoraj wracałem do domu i tak sobie jadę, patrzę w, w telefon i patrzę, kurde, przez ten film będzie miał zaraz 1000 wyświetleń. Finalnie nie dobił, on ma chyba 970, czy coś takiego No ale po prostu jest SOGO. No jest SOGO generalnie mówiąc i ja nie myślałem, że to tak wyjdzie. W sensie, chciałem mieć jakościowe rzeczy, i nie, ale nie myślałem, że dojdziemy do aż takiego poziomu. Słuchajcie, to jest lepszy poziom niż w pierwszej erze, bo najlepsze sesje, jakie miałem, podczas pierwszej ery, wrogowej. Wtedy to właśnie większość film miała tak 300-400 wyświetleń, mniej więcej, taka była mniej więcej średnia. I nie spodziewałem się tego, że dojdziemy do poziomu nawet większego. Słuchajcie, wejdę, y, czy wejdę, mógł leczyć swoje ciało? Film, nie? On ma w tym momencie 8 tysięcy i zajął trzecie miejsce, zaraz pod moją wodą w Molka ma 25 i chyba prędko nie zrobię filmu, który ją przebije A jak zrobię, to po prostu będę. To, be, to będzie wielkie, wielkie wydarzenie. Potem jest między myślami przyjaźń, który ma chyba 13 tysięcy, coś takiego. I zaraz potem jest Wejder, który ma 8 tysięcy. Niedawno wbił 8 tysięcy. Miał tam pamiętam przez długi czas miał chyba 7-8 7800, coś takiego, a potem i ma 8 tysięcy słuchajcie. To, to jest po prostu nieprawdopodobne dla mnie. Ja, ja jeszcze chyba trochę nie dowierzam, że to faktycznie się dzieje. Tak samo jak nie dowierzam w to, że to jest 7 lat. Nie dowierzam w to, że to już jest 7 lat, że tyle czasu minęło i że teraz jestem w tak dobrym momencie. Tak bardzo ja się faktycznie przykładam, ekipa się przykłada i to się faktycznie przekłada na to, co wy dostajecie. Że dostajecie naprawdę dobry content i wy tu jesteście i to oglądacie. Po prostu, no jest pięknie jednym słowem. Nie wiem jak to inaczej określić. Jest pięknie, po prostu. I zaraz to przedstawię wam statystykami. A może zróbmy to już od razu, bo o tym, jak to fajnie jest z YouTube'em i tak dalej, to jeszcze pogadam później. Także słuchajcie, mam tu do porównania statystyki. Przegajmy sobie to po prostu, jak to wygląda. A więc, tak, pokoj. Liczba filmów. Tutaj nie ma zbyt wielkiej różnicy. Jest 82 do około 2022, w tym roku 88, także no te 4 mniej. To nie jest jakaś duża różnica, Chodzi... ja myślałem szczerze mówiąc, że będzie jeszcze mi tych filmów, ja myślałem, że tam nie wiem z 60 będzie, a liczę sobie, liczę, patrzę 78, Mój no fajnie, spoko, ale cel na przyszły rok jest zrobić setkę, chciałbym zrobić setkę filmów, nie wiem, chciałbym żeby tu jeszcze doszła trzecia kolumna, albo będzie 23, 24 na tej tabelce, żeby było 78 kontra 100, nie wiem, nie wiem czemu, po prostu chciałem mieć setkę, bo to taka fajna liczba mi się wydaje, w ogóle mi ta kartka trochę prześwietla, ale to nic. Dobra, a jak to się rozkłada w kwestii kontentów? No bo mamy teraz rozdzielenie w tym roku, więc yy, zdecydowanie będzie duża przewaga na rzecz filmów z kontentu filmowego. W sensie ta różnica będzie o wiele większa. Dlaczego? Już mówię. Yy, w 2022, kiedy te kontenty były jeszcze oba, to było tak: filmów z kontentu filmowego było 47 na 82. A pozostałych było 35 na 82. Także 12 filmów pomiędzy, że różnicy to, to nie jest jakaś wielka liczba. Ale od rozdzielenia, gdzie faktycznie tych filmów innych dawaliśmy bardzo mało, właściwie można liczyć tylko chyba ten początkowy okres, wiecie, od stycznia do maja. No i tam jakieś pojedyncze chyba były jeszcze, mi się wydaje, filmy. Tak mi się wydaje. szczególnie sam do końca nie wiem, ale na pewno jeszcze był jakiś film nieskontentu filmowego od maja. No i mamy tutaj, słuchajcie, różnicę 55 do 23. Także 23,55, no kurde, to jest ponad dwa razy więcej, bo dwa razy więcej było 46, no to jeszcze 9 w zapasie. Tak, jestem matematykiem, przepraszam, no muszę po prostu to robić w taki sposób. No, także słuchajcie, to wyszło. Rozdzielenie, bo faktycznie mamy dużą przewagę na filmowy. I mam nadzieję, że w przymoku będzie, nie wiem, tak z 10 może, żeby było tych pozostałych 90 do 10, było to pięknie to wyglądało. Ale to be. zobaczymy, jak to będzie w przymoku. No, grunt, tak po prostu przy okazji gadania, tak sobie myślę, co ja bym chciał w przymoku zrobić. Także tak to by było. A teraz najważniejsze, oczywiście nie najważniejsze, jak to wygląda z konkretnymi uniwersami, bo jak dobrze pamiętacie i widać też na banerze zresztą, głównymi uniwersami są Gwiezdne Wojny, Marvel i powinien być też Harry Potter. Powinien być, bo też nie do końca z tym jest. Dlaczego? Już tłumaczę. Więc tak, przypominam. W roku 2022 mieliśmy 47 filmów z kontentu filmowego, z czego Gwiezdne Wojny, bo od nich zacznę, zajmowały 14. 14 na 47. No to tak będzie, nie wiem, no połowa to by było 23, no to no. Prawie połowa, nieco powyżej światki. Natomiast w tym roku na 55 filmów z filmowego 26 to są Gwiezdne Wojny. No kurde, to prawie, na, dosłownie, no połowa z 55 to mam 27,5. Także jednego filmu brakło, żebyśmy dobili do połowy. I mnie to cieszy, no bo Gwiezdne Wojny są moje najbliższe mi uniwersum i cieszę się, że mogłem tych materiałów tyle robić. No bo w większości materiałów tych omówieniowych, analizowych, no to były im poświęcone. Do tego jeszcze z robiliśmy Mando, robiłem Asokę, słuchajcie, Asoka. Chyba najlepsze, jaką ja zrobię, tak mi się wydaje. Nie wiem. Ja Asokę po prostu cieszę się, że zrobiłem i ja do dziś, po dziś dzień mówię, że Asoka to była najlepsza rzecz jaką zrobiłem. Najlepsza seria jaką zrobiłem. Omwiania Asoki. Coś pewnie przebije w przyszłości, A na jestem najbardziej dumny z tego. No I po prostu jestem z tego najbardziej dumny. No i też Vader, nie? Vader jednak jest z Gwiezdnych Wojen. słuchajcie, like, Gwiezdne Wojny po prostu top, top, top of the top czy jakoś tak. Po prostu super. Jest super. Dalej. Marvel. No tutaj nie jest źle. E, mamy 10. W zeszłym roku, a w tym 14. Ok, spoko. Chociaż ja powiem wam szczerze, miałem taki moment, kiedy czułem, że Marvel to tak chyba nie będzie co mawiać, nie będzie co robić. Nie wiem tak po Secret Invasion to pamiętam, że aż do właśnie Rockiego to kompletnie w ogóle Marvel nie myślałem. Zresztą nie tylko ja, bo o też tak gadaliśmy, że ej w sumie w Marvelu to się chyba teraz nic nie dzieje zbytnio. I mieliśmy taką myśl, że... Pojedę, ciężko, będzie ciężko. I też słuchajcie, swoją drogą, Rocky też miał być omawiany. Mieliśmy omawiać wszystkie odcinki pokoj. Nagrywaliśmy za dniem omówienie pierwszego odcinka i myśmy kompletnie nie wiedzieli, co mówić. Myśmy tak byli poza Marvelem. I dopiero jak już Rocky się skończył, to ja faktycznie wiedziałem, co mam mówić i z Kardusem nagrałem recenzję. No, było całkiem fajnie, mi się podobało, bo chciałem z Karduszem coś nagrać, no i się udało, więc ja jestem przeszczęśliwy. Także no, Git, ale po prostu był taki moment, kiedy myśmy nie wiedzieli, co mamy robić w Marvelu. Na szczęście to już połowy przemija, bo i pojawiła się właśnie recenzja Rokiego, pojawiła się recenzja The Marvels, jestem dumny, jestem dumny z tej recenzji The Marvels. Zapytać pewnie dlaczego? Słuchajcie, w zeszłym roku ja jeszcze wchodziłem w Marvela, bo zacząłem od oglądania No Way Home w styczniu i ja oglądałem filmy sobie dalej potem, jak wyszła ta nieszczęsna recenzja Doktora Strange'a, gdzie było widać, że kompletnie nie wiem co się dzieje. Dlatego no ja się zmotywowałem, żeby oglądać sobie MCU, nadawać sobie MCU, żeby wiedzieć co tam się dzieje. O tym wam wspomniałem już kilkukrotnie w jakichś filmach, ale jeszcze nie skończyłem o nadrabiać. Więc jak już nadrobię, to będzie pewnie na początku przyszłego roku, to zrobię jakiś materiał na ten temat, przegadam sobie ten temat dokładnie. No, ale sam fakt tego, słuchajcie, że ja już jestem na tyle sprawny w kwestii Marvela, że ja bez żadnego problemu zasiadłem do recenzji The Marvels samemu i mówiłem ją z sensem. I no, gdzieś tam, no, jednak byłem chwalony. Chwalony, no. Gdzieś tam, no, pisaliście, że dobra recenzja, łapki się zgadzały. No, wiadomo, że łapki dużo się zgadzały, to wiadomo, że to było The Marvels. A ja pochwałem The Marvels, więc osoby, którym się nie podobało, się powiedzieć, że mi się nie podoba ta recenzja. Jest to jak najbardziej normalne. Ale sam fakt tego, że ja byłem w stanie zrobić recenzję The Marvels sam. Sam bez żadnego problemu, podjąłem się tego i merytorycznie zrobimy ją dobrze. Jestem szczęśliwy z tego powodu. No i potem, oczywiście, Cancun Tedum fajny odcinek, chociaż obawiałem się początkowo, bo tam coś nie szło, ale już od całkiem spoko. No i dobiliśmy z postępem do 14. Chciałam przynajmniej 20. Przynajmniej 20 filmów z Marvela. No i tyle w sumie. Znaczy nawet, nie, nawet więcej by fajnie by było. Bo jeżeli ja gdzieś tam sobie zrobić 100 filmów z kontentu filmowego, z czego 90, 100 filmów na kanale SOY, z czego 90 miało być kontentem filmowym, no i to do 20 byłoby ok, bo jeszcze będą inne materiały, bo ekipa, ale. Teraz najważniejsze, zanim jeszcze inne materiały. Harry Potter, to jest moja bolączka, bo w roku 2022 było materiałów 11 poświęconych Harry Potterowi, z czego y, 8 materiałów. 8, tak, 8 to były y, steszczenia, bo jednak robiliśmy steszczenia. Potem było co? Była na pewno recenzja fantastycznych Zwierząt, bo były w zeszłym roku. Coś, I coś tam jeszcze było. A, była analiza. Czego brakuje są są Harry Pottera? Tu mamy 10. I co było następnym materiałem, już nie pamiętam. Ale w każdym razie, słuchajcie, było 11 materiałów z Harry'ego Pottera. A w tym roku pojawił się tylko jeden. Jeden materiał z Harry'ego Pottera. I to było konkretnie zrobiłem na dzień Harry'ego Pottera materiał, bo bardzo chciałem mieć materiał na dzień Harry'ego Pottera. No i to było powiedzenie o Prequelu, tam historii Huntsfotów. I tu jest mi szkoda. I mi o to też szkoda, bo słuchajcie, zanim jeszcze robiłem kontent filmowy, to ja bardzo często robiłem materiał o Harry'ego Potterze. Generalnie gdzieś tam mnie coś przy tych wrogach w erze pierwszej brało mnie coś też, żeby opowiadać o filmach mimo wszystko. bo jakieś tam takie zalążki tego, co mamy teraz, nie? I ja wtedy. O, robiłem materiał o okazy Potterze. Z na nie, ale faktycznie nie robiłem. Tam pokazałem swoje książki, tam ob, ob, jakieś tam pytania zada, sobie sam zadawałem, na nie odpowiadałem. Takie, takie rzeczy tego typu były. I Harry Potter był jakby dominującym uniwersum wtedy dla mnie. I na kanale, jak już coś robiłem o jakieś materiały, to przede wszystkim bywa się o Harry Potterze. tam tam sporadycznie coś robiłem. Ale coś tam się, ja jakiś pojawiało, i dla mnie jest to po prostu przerażające, że ja w tym momencie zbiłem jeden materiał o Harry Potterze w tym roku. Ale też z drugiej strony nie ma co się dziwić, słuchajcie, nie wyszły fantastyczne zwierzęta, i nie wyjdą, i bardzo dobrze, bo ja nie chcę już ich więcej. I autentycznie nie ma co o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o Harry No jest o serialu, to można o nim pogadać. Miałem w ogóle zresztą robić materiał serialu, a finalnie nie zrobiłem, to tak tylko powiem, że ja bardzo czekam na ten serial, bo wiesz, że dowiezie, że będzie coś dobrego. Sam fakt, że to będzie serial, gdzie będzie każdy sezon będzie poświęcony jednej książce, więc zrobienie tego jako porządną adaptację będzie naprawdę dobre. Tylko niech się trzymają oryginału. Mam nadzieję, że nie odwam jakiejś głupoty, no ale jak już rozkładają to na serial, to raczej, raczej będą się trzymać. Takie mam odczucie, że będą się faktycznie tego trzymać. Więc ja bardzo czekam bo wierzę, że będzie to coś dobrego i mam nadzieję, że będzie to punktem wyjścia do bardziej rozbudowanego uniwersum. To znaczy, że, wiecie, dostajemy najpierw te y, seriale, serial cały, te 7 sezonów, a potem dostajemy historie rozbudowujące, spin-offy, prequel, sequel no po prostu, dawajcie tego. Ja, ja to chcę bardzo, chcę to zobaczyć, bo Harry Potter jest, jak dla mnie, właśnie patrząc na moje trzy główne uniwersa, na Gwiezdne wojny, na Marvela i na Harry Potter, Harry Potter jest najmniej rozbudowany i, jak dla mnie, ciężko o drugie uniwersum, które jest tak, Malowany potencjał. Bo Gwiezdne Wojny wchodzi dużo, Marvel wchodzi dużo. Nawet DC też szykuje się do otworzenia DCU i tam inne uniwersa niezbyt się znam. A ja osobiście nie znam drugiego uniwersum, które ma tak niewykorzystany potencjał. Więc ja liczę na tego chorego potencjału, w 2025 siądę sobie, yy, to będzie na HBO Max chyba? Tak. Zasiądę sobie, będę oglądał serial i będę mógł wam to omawiać, recenzować i tak dalej. Że będą materiały, będzie się działo i po prostu, że będzie się działo. Ale to też nie oznacza, że ja tylko czekam na ser, Mianowicie jedynie przeczytałem książek. Też jest moja duża bolączka. Jestem fanem Harry'ego Pottera i nie przeczytałem książek. Konkretnie było tak, że przeczytałem dwa razy przeczytałem Kamień. Tak, dwa razy przeczytałem Kamień. Komnatę raz przeczytałem, więźnia składana raz przeczytałem i czar ognia, pamiętam, było tak, że czytałem kawałek, było kilka miesięcy przerwy i, i czytałem znowu. Więc miałem takie, że ja kompletnie nie widziałem, co tam się dzieje. I jak zacząłem czytać za to miałem takie odczucie: a ja się nie wiem, co się w czasie ognia działo. Więc był praw, że zacznę czytać od nowa. Nie zrobiłem tego finalnie. I daj, mam nie przeczytane. Ale czekam sobie bardzo na moment, kiedy będę mógł sobie usiąść i zacząć czytać. I zrobię też w hotelu że przeczytałem całą sagę, całą serię. Bo jako fan czuję po prostu, że chciałem też przeczytać, bo wiem, że jest tam więcej rzeczy, jest tam o wiele ciekawiej, No i już tak czysto YouTube'owo, no to będę miał wtedy wiedzę, żeby dawać zrobić materiały. Tak po prostu. Bo ja oglądam materiały z Harry'ego Potem. są super materiały i wiem, że ja takim takich materiałów nie zrobił. Bo one powinny raczej się wzorować na książce, a ja nie wiem co się dzieje w książce. Także. Na to czekam. My się w wakacje do tego usiąść, ale słuchajcie, nadabianie MCU, yy, nadabianie yy, Harry'ego Pottera, jeszcze mam anime do ogrodzenia. To to jest masakra. Jeszcze z Gryzyg ładnie wszystko obejrzałem, chyba tu jeszcze nie obejrzałem. Ja mogę przy Assoce nie obejrzałem do końca. Także nie wiem, tak, już czysto tak mało, no, to po prostu nie mam czasu. Dlatego że nie mam czasu na przykład na robienie filmów jest jeden film w tygodniu. No, ale dobra, przejdźmy dalej, bo jeszcze kilka statystyk nam zostało. No i na końcu inne. Było 12 w roku 2022, nawet nie wiem, co tam były dokładnie za materiały, szczerze mówiąc. Yy, pamiętam chyba tylko tyle, że. A to nie może było w tym roku? Kiedy myśmy z yy, UFM robili materiał u Wacypiesie? Nie, to było w tym roku, to sorry. To już nie pamiętam, jakie były materiały w 2022, inne. Natomiast zobaczmy sobie z tym trzecim, bo ma te aż 14. Tak, i faktycznie. Było a anime, bo ja robiłem recenzję filmu SAO, przewodniki Anime 2. Z łufem robiłem na temat piścieni pierścieni. ów zrobiło Boczaku Horsemanie. Z ówem zrobiłem o Avatarze, Jezu, ja z że rzeczy robię, No, za nim to wiadomo, głównie ciśniemy Malwera. To jest normalna rzecz. No, ale 14 filmów, myślę, że spoko. Eee, jak już tak sobie mówimy, że, no, 100 filmów, z czego 90 to by był kontent filmowy, no to nie wiem, tak. Fajnie by się to podzieliło tak jak jakoś w miało równo, nie? Powiedzmy tam nie wiem, innych było na przykład, nie wiem, z 20? Nie, może mniej 10. Woda 15, o oh, 15, to zostaje nam wtedy 75 i na 3, wtedy po 25 z każdego uniwersu. I tak potem nie będzie o 25, więc na przykład nie wiem tam załóżmy z 10, z każdego Pottera, no to zostaje 15, czyli tak powiedziała 7, 8 Czyli tak by było nie wiem z 30 powiedzmy około yy, Gwiezdnej Wojny i Marwy, też 30 coś takiego Nie wiem nie wiem co mnie bierze na liczenie Ja, po prostu, ja, ja wszystko przeliczam I dlatego tak maniakalnie przeglądam statystyki Maniakalnie po prostu jak wrzucam film to po prostu Potem scrolluję, scrolluję, scrolluję co chwilę Żeby sprawdzić czy coś się nie zmieniło No także tak to wygląda No i w kwestii statystyk już tak bardziej poza filmami Wyświetlenia i tak dalej Dobra i tu jest naprawdę fajnie tu jest super A i jeszcze jedna rzecz mianowicie rok 2023 to nie jest spisane dokładnie. Brakuje mi jeszcze tutaj y, dnia 30 listopada. Mam statyki do 29. Bo nawet patrzyłem dzisiaj przed nagrywaniem. Nie mogę jeszcze spisać statystyk z 30 listopada. A przybyły suby, więc y, no, z tych subów jest automatycznie mniej. Ale tam różnica nie będzie jakaś, nie będzie jakaś mega wielkiej różnicy, tylko taka troszeczkę. Ale do sedna. Najpierw wyświetlenia i to zliczam filmy, shorty i live. Bo pewnie da się to rozdzielić, a ja nie wiem jak. Więc po prostu wyświetlenia ogólnie, co zrobiło, wszystko co leciało na kanał w roku 2022 to było 40 407 wyświetleń. Bardzo dużo, ale rok 2023 to jest po prostu rozwój piękny. No bo tak, shorty były, które miały po kilka tysięcy wyświetleń. Teraz filmy mają też po kilkaset, kilka tysięcy. I uwaga. Z 40 407 na 109 850. Z 40 000 na prawie 110. To jest prawie 3 razy więcej. Nie, widzę, no, to jest po prostu. To, jest... to mi pokazuje naprawdę fakt, że jednak to rozdzielenie było dobrym pomysłem i zasuwanie, żeby robić dobry materiał, też się bardzo opłaca. Bo ja nawet mogę ten raz w tygodniu włożyć materiał, a żeby to był dobry materiał. Słuchajcie, no w tym nie licząc tego filmu, no to mieliśmy tylko Cancun I ma on 1000 wyświetleń prawie, chyba może już ma 1000. Patrzymy, jak chyba 970-80 i to jest dobry materiał. Także ja mogę robić na jeden materiał, ale żeby to był dobry materiał. I ty. To, to wystarcza. Wystarcza zdecydowanie. I czas oglądania, nasza bolączka, bo daj, patrzę o te 4000 yy, godzin czasu oglądania, żeby włączyć zarabianie, co no, chciałbym w końcu włączyć zarabianie, jednak mam na to nadzieję. No, 1000 słów biliśmy w zeszłym roku, a czasu oglądania daj nie dobiliśmy. I to było tak. W roku 2022 zrobiliśmy w sumie 1205,6 godziny czasu oglądania. Natomiast w roku 2023 1895,9. No to tak, o mniej więcej połowę podniosą, półtora raza więcej. I tu jest naprawdę git, bo no, trochę mniej filmów, ale wyświetleń więcej i godzin czasu oglądania więcej. No dobra, 4 mniej, ale taka różnica. No ale dobra, po prostu widać, że te filmy faktycznie oddają, że te filmy mają lepsze statystyki, bo faktycznie. Robimy dobre filmy, staramy się i to oddaję. Właśnie to jest ta moja radość, że ja w końcu się przykładam do tego co robię. Że faktycznie ja sianał tego filmu, robię porządny film, wydostać porządny film i zamiast za to oglądacie go bardzo, doby, bardzo dobrze go oglądacie, coś dużo was go ogląda i oglądacie te filmy może nie od początku do końca, a czas oglądania też bardzo podskoczył, siedzi czas oglądania. Tam jak pamiętam początkowo było, nie wiem, od minuty do dwóch, to teraz chyba jest od dwóch do czterech, coś takiego. Do czterech minut czasu oglądania dobijamy pod niektórymi filmami. Także to jest po prostu, no, no ja się tylko cieszę, ja się po prostu cieszę. I na koniec, czyli suby, a właśnie jeszcze w kwestii czasu oglądania, to yy, jeżeli chodzi o te 4000, to na ten moment mamy 1600, a w zeszłym roku chyba maksymalnie było 1100, czy coś takiego. Także o 500 godzin więcej, no fajnie, ale yy, chciałem dobić te 4000 kiedyś, nie wiem, zobaczymy, jestem dobie myśli, że to się uda. Ogólnie jestem dobrej myśli, po, po tym co się zadziało w tym roku, po tym jak to wszystko fajnie poszło do przodu Ja ogólnie jestem dobrej myśli jeżeli chodzi o kanał, że my jesteśmy w stanie robić dobre rzeczy I na końcu suby Więc tak, rok 2022 zakończyliśmy z liczbą subskrypcji 1097 I był to wzrost, w sensie w ciągu roku 2022 przybyło z subów 160 Natomiast rok 2023 kończymy, no nie kończymy bo mam wypisane 1423 a jest 27 no ale dobra, spisywałem to y, jak właśnie mogłem, czyli do 29 listopada to wtedy było 23 i przybyło w ciągu roku 2023 aż 326 słów. Ponad dwa razy więcej niż to, 160 razy 2 to macie 326 zostało i to są wszystkie zacyki. Słuchajcie. Jeżeli to nie pokazuje jak bardzo wszystko się to rozwinęło, no to już nie wiem co ma pokazać. Dla mnie po prostu wszystko się rozwinęło pięknie w takim kierunku w jakim chciałem. Chciałem mieć dobre materiały, solidne, merytoryczne i tak faktycznie jest. I oddało to w statystykach. Oddało to w was, widzowie. Wy przychodzicie, te materiały ogonacie, komentujecie. Więc po prostu chyba trzeba powiedzieć tak jak zwykle, dziękuję wam widzowie, no bo gdyby nie wy, no to nic by nie wyszło. Standardowo, jak ja to zawsze mówię, ja te filmy nagrywam, ale to wy te filmy oglądacie. Ja i ekipa, ale wy te filmy oglądacie. My tutaj razem to wszystko budujemy, całą naszą społeczność 231.2, która miała stać się społecznością yy, filmową, i myślę, że się stała. Bo jednak to pokazuje, że tych filmów kont z kontentu filmowego jest coraz więcej. Jest ich 55 w tym roku. I te filmy tak tu mnie oglądacie. Nie wiem, co jeszcze więcej powiedzieć. No po prostu. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za to wszystko, co zrobiliśmy przez ten rok. A zrobimy kolejne rzeczy. No, słuchajcie. Będzie dobrze. Będzie dobrze się działo. Na grudzie mamy poplanowane rzeczy. Jeżeli wypali przynajmniej połowa tego, co mamy zaplanowane, to po prostu będzie pięknie. Tu na tym kanale, Herosi się prosto. Ja mam myśl, cały czas myślę nad tym kanałem, ale na pewno myślę teraz mniej. Bo jednak chcę kanał Hedosi tu zrobić fajne, fajne rzeczy w grudniu. Kanał ekipowy się rozwija, więc nie myślę aż tak bardzo intensywnie o Hedosi Plus. A chciałbym w przyszłym roku go, coś z nim zrobić. Ja z, z, Mam z tym kanałem straszny problem, bo ja się tam kontent zmienia się o wiele szybciej. Tam w kontencie się utrzymuje kilka miesięcy i koniec. Nie ma tak jak tutaj, że dwa lata trzymam się w jednym kontencie, a teraz będą zaraz trzy. Tam po prostu jest content na kilka miesięcy i to mnie boi. Boi mnie to strasznie, bo nie lubię aż tak się zmieniać, ja bym chciał być w czymś stało przez dłuższy okres i też żeby to było coś porządnego, bo na przykład w testy jedzeniowe jeszcze kilka miesięcy, to bym powiedział, że fajnie, super, podoba mi się, a teraz już na przykład uważam, że to jest content za mało, za mały że powinno być coś porządniejszego. No Na rzecz porządniejsze mam pomysł, tylko muszę to z... faktycznie pomyśleć, co ja dokładnie będę robił i to zrealizować. I też nie lubię się tak tłumaczyć. Nie, nie lubię tego, że muszę nagle potem nagrywać kolejny film, słuchajcie widzowie, znowu zmieniamy content na Herosi Plus, kanał Herosi Plus zostaje znowu zamknięty. Nie lubię tego. Mnie to boli, że za każdym razem muszę takie coś mówić, bo nie wiem tylko, czy to jest takie po co się tłumaczyć, najlepiej nic nie robić, albo to jest z jednej strony, a z drugiej strony takie poczucie trochę porażki. Nie wiem, szczerze mówiąc, co bardziej Gorzej po prostu tego nie lubię, więc mam nadzieję, że w końcu, może w kolejnym roku, znajdziemy kontent na Ktoś Plus, który się utrzyma na rok, przynajmniej żeby cały 24, 24 był w jednym kontencie. To byłoby fajne. Chciałam to zrobić? Czy to wyjdzie, nie wiem. No i kanał ekipowy stawiamy, jest dobrze. Mamy dwa filmy jak na razie, a jest bardzo dobrze. Będą kolejne rzeczy, szykuje się pewna niespodzianka na, na kanał ekipowy, ale nic wam nie mówię. zobaczycie jak ta niespodzianka wejdzie. Zresztą tak samo tu to co wejdzie, no zobaczycie jak wejdzie. Generalnie nauczyłem się w końcu tego, żeby nie obiecywać wam wszystkiego, bo to, to potem nie wychodzi. W sensie my obiecujemy i te filmy finalnie nie wchodzą i ja potem właśnie, tak jak mówię, jest mi głupio, że obiecałem, a tego nie ma. Także mówię, mamy plany, na przede wszystkim na grudzień, żeby w grudniu wam dać dużo fajnego kontentu na kanale Hedosi, na kanale ekipowym i może jeszcze gdzieś indziej, ale nic więcej nie mówię. I potem kanał ekipowy fajnie rozwinąć, a kanał Hedosi jest w świetnej kondycji i oby był w takiej i lepszej. Po prostu. O, o ten kanał się nie muszę martwić. Wiem, że tutaj jesteśmy w stanie robić dobre rzeczy i jest wszystko git. Kanał ekipowy, trzeba się przyłożyć i też będzie dobrze. I myślę, że te dwa kanały w przyszłym roku będą fajnie. Chciałbym też właśnie na kanał ekipowy jak najszybciej wbić 1000 subów, tam jest 34 chyba w tym momencie. Chciałbym tego tysiaka wbić jak najszybciej. A tam suby lecą jak szalone, bo yy, wrzuciliśmy Shorta z yy, piaci kontra Ryan i 15 subów leciało. Także tam suby lecą jak szalone po prostu. Więc. Myślę, że tam też fajnie możemy pocisnąć i robić fajne rzeczy. Wiem, że to strasznie dziwnie wygląda, że ja gadam głównie o statystykach, ale po prostu jakoś tak one mi dają taki najbardziej pogląd. One mi dają pogląd, statystyki oraz wasze komentarze. Dlatego właśnie tak dziękowałem też. Po prostu wasza obecność. Wasza obecność daje mi to, że ja wiem, że jest dobrze. Jest dobrze. Znaczy granie, ja i tak się dobrze bawię przy robieniu tego, co robię obecnie. Dawno się tak dobrze nie bawiłem w kwestii YouTube'a. Nigdy się tak nie bawiłem. Przez te 7 lat jestem obecnie najbardziej się cieszę robiąc YouTube'a. I wręcz ja po prostu mówię, może to chyba ci nie zabrzmi, że YouTube to jest moje życie. Właśnie to jest to, te 7 lat. I ja nie odczuwam tego, że te 7 lat minęło. Bo ten YouTube jest ze mną cały czas, ale ja, jako że to jest 7 lat, to ja czuję, że ten YouTube jest przy mnie cały czas. Jak to pamiętam, założę tutaj cytatem, muszę założyć cytatem czasami. Ranczo, mój mój polski serio, o tym muszę zrobić jakiś materiał w końcu, bo jeszcze żadnego nie zrobię. W jednym odcinku Klaudia, córka yy, Kozioła, wójta, powiedziała do niego, cały świat się zmienia, tylko tatuś taki sam. A Kozioł na to, no i dobrze, musi być coś stałego. I stały jest właśnie YouTube. Że ja jestem YouTubem ja i nagrywam filmy, to jest stałe. 7 lat się to nie zmienia, znaczy 7. Dokładnie mówiąc to 11, yy, bo 11 lat temu zacząłem pierwsze rzeczy obcinać na YouTube. ale kanał Hedosi, Hedosi 2.3.2, dawniej flipne to te 12, na... jakie 12, co ja tam. 7 lat stoi, 7 lat stoi i się nigdzie nie rusza. Fajne, bo pamiętam, że ja początkowo właśnie, ogólnie kanał ten teraz, Hedosi, jest moim trzecim kanałem, więc fajnie, że kanał w końcu nie zmieniam, tylko dodaję dodatkowe, jak już, a kanał ten cały czas stoi i o niego walczę, żeby ten kanał dobrze stał. Bo powiem wam szczerze, że na przykład, content filmowy też miał być na innym kanale i tam sobie to budować. I może by to poszło to lepiej, ale nie. Powiedziałem sobie, że tu ma to wejść. Tu ma to wejść, żeby ten kanał cały czas stał, żył i miał się dobrze. I ma się świetnie. Ma się lepiej niż kiedykolwiek. Statystyki, jakie mamy teraz, ogólnie, całe to wszystko, co jesteśmy w najlepszej po prostu formie, jakiej jesteśmy. Mamy piękne, tutaj filmy wchodzą na kanał. Mamy Społeczność, oddaną widownię na Discordzie, gdzieś tam. No dobra, może nie gramy tam dużo, to jest moja bolączka straszna, że mało gadam na Discordzie, ale w, jesteście tam. Chcieliśmy zbudować tą społeczność na Discordzie, udało się. Istnieje. Kinowcy 2.32, ja od pierwszego roku zmieni nazwę na Ekipa 2.32, to już tak po prostu nie wiem czemu ci kinowcy, co z kijąc z zostało, Hedosiego. Hedosi teraz na przykład mówię częściej. Jak coś, mówcie jak chcecie. Ja mówię Hedosi, można mówić Hedosi, jak to woli, Ja w ciągu tego roku zacząłem mówić Hedosi, jakoś mi to lepiej brzmi. W każdym razie, kinowcy 232 zmienił nazwę na ekipa 232, ale to się raczej wydarzy od przyszłego roku. Dlaczego? Zobaczcie. Zobaczcie dlaczego. Zrozumiecie. I nie wiem. Nie wiem, że ile można jeszcze tak się rozgadywać. I to już tak ostatnim, ostatnimi słowami. Dziękuję Wam widzowie za ten kolejny rok. Naprawdę. Zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy. Naprawdę. Powstały piękne materiały. Wy je oglądaliście, komentowaliście. Nasza społeczność się rozrasta. Kanał ekipowy powstaje. Zrobiliśmy wiele dobrego, wiele super rzeczy i dziękuję Wam za to. Dziękuję Wam, że zrobiliśmy tyle rzeczy pięknych. Jeszcze grudzień przed nami i rok 2024, w którym no trzeba po prostu też zrobić dobrze. I to, będzie, I to będzie pierwszy pełny rok z takim kontentem filmowym. I będzie mnie to cieszyć, że pełny taki kontent filmowy wejdzie przez cały rok. Że dostaniecie przez cały rok, przynajmniej raz w tygodniu, solidny, porządny, dobrze, pod względem merytorycznym i technicznym ogólnie materiał. Mnie to cieszy, ja chcę Wam dowodzić jak najlepsze rzeczy i żebyście jego żebyście byli szczęśliwi. Ja będę szczęśliwy, bo ja się dobrze bawię, ja kocham YouTube'a i kocham robić dobre rzeczy. Jezu. Nie wiem, tak. Jeszcze oglądałem sobie te materiały z zeszłego roku. To już 5 i to już 6 lat. Ja tam mówiłem strasznie dziwnie. To się... Mówię inaczej niż teraz. Mam wrażenie, że teraz mówię z owie większą werwą, z owie większą radością. Mówię trochę rzeczy inaczej. A właśnie ze stoną no, w ciągu 7 lat każdy się zmieni. W ogóle. My się zmieniamy cały czas, więc ja jestem teraz inny niż rok temu, inny niż dwa lata temu. I mi nawet było tak dziwnie z faktem, że na tych poprzednich filmach ja byłem taki zresztą smętny, nie wiedziałem zbytnio co mówić. A teraz ja po prostu gadam, i 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 gadam. Dziwnie mi z tym trochę, ale w sumie ja tak gadam na co dzień, dużo gadam. Początkowo, na początku filmu wiadomo, nie wiedziałem co mówić, a teraz to już gadam i tyle. I także to, to jestem ja, obecny Hedosi. Ten w który będzie wam dowoził kolejne materiały Dobra, starczy, nie ma co się powtarzać Będą materiały, będzie fajnie No i cóż widzowie Czekajcie na rzeczy w grudniu, w grudniu się zadzieje No i widzimy się Niedługo w kolejnych filmach Kończymy, także słuchajcie Trzymajcie się widzowie, do zobaczenia Cześć, papa i dzięki, że jesteście